Jestem mamą Zbyszka, który was tu dzisiaj powitał. Z Czechowic jestem. I chcę powiedzieć, jak to matka przeżywa, jak jej syn jest uzależniony. Chcę powiedzieć o sobie, bo świadectwo Zbyszka dobrze znacie, na pewno wam mówił. Chcę trochę powiedzieć o sobie. Więc mój syn był uzależniony 20 lat. 18 lat jest wolnym człowiekiem. Nie pije. Ale jak był w uzależnieniu, też to bardzo przeżywałam, wiadomo, jak matka. No, czasem były niespokojne noce. Człowiek płakał, modlił się o niego. Jak już tak było źle, to się znalazł na detoksie w Bielsku. Brat go odwiózł, potrzebował też ratunku. I sam już prosił o ten ratunek. I tam właśnie spotkał się z chrześcijanami. Tam mu właśnie wskazali, że jest jedna droga u naszego Boga. I on się tego uchwycił. A ja się tak bardzo modliłam, jak on był na tym detoksie, żeby mu pomogło, żeby już nie pił. No, bałam się o niego, nie, czy ten organizm wytrzymie to picie. On jeszcze samochodem jeździł, czy coś złego się nie stanie. Czy go z pracy nie wyrzucą. Miałam wiele kłopotów takich, no jak to matka, martwiłam się o niego. No i wyszedł z tego detoksu, mieszkał u brata, bo rodzina się mu rozleciała. I ja dzwonię do brata. Mówię, Grzesiu, powiedz mi, czy Zbyszek pije? A on mówi, nie, mama, on nie pije, on się modli. To były dla mnie takie słowa, tak, aż się rozpłakałam z tego wszystkiego. I pojechałam zaraz do niego i mówię, Zbysiu, jak? A on mówi, mama, nie martw się, mówi, pan mi pomógł. Mówi, nie ciągnij mnie do alkoholu, mówi, ja sobie daję rady. To były najlepsze słowa, jakie w życiu mogłam usłyszeć. Mówi, mama, nie martw się, mówi. Mówi, nie ciągnij mnie. Pan mi zabrał, mówi, tą chęć do alkoholu, mówi. I tak pomalutku z tego wychodził, ale przeszedł głęboką przemianę. Nie tylko to, że przestał pić, ale inaczej się zachowywał. Inaczej postępował, inaczej mówił. Ja widziałam tą jego głęboką przemianę. Był zupełnie innym człowiekiem. I mówię, Zbysiu, zaprowadź mnie do tych ludzi, co ci pomogli. Mówi, chcę ich poznać. Mówi, chcę ich poznać, mówi, bo to... I właśnie tak się znalazłam w tej naszej społeczności. No, przyprowadził mnie i spotkałam wiele bardzo dobrych ludzi, serdecznych, dobrych. Czuję się jak w rodzinie tutaj, w tej społeczności. No, i chcę Bogu bardzo za to dziękować, że tak się stało. Że no, dzisiaj mam spokojny dzień. Ja się kiedyś o niego martwiłam, a on się teraz martwi o mnie, teraz dzwoni do mnie, pomaga mi. Mogę liczyć na jego pomoc, mogę liczyć na jego wsparcie w każdej chwili. I tak bardzo się zmieniło moje życie. Tak jak mówi, nie tylko się zmieni życie tego człowieka uzależnionego, ale zmieni się życie jego całej rodziny. Jego dzieci, jego żony, czy jego matki, czy ojca, jak jeszcze są. Teraz mam spokojną starość, nie muszę się martwić. Mam dobrego syna, mogę na niego liczyć. I nie, to tak zmienia się życie całej rodziny. To dziecko nie musi się bać już, że ojciec przyjdzie pijany, jak się zachowie. Tylko czeka na niego, cieszy się, że ten ojciec wraca do domu. Ma wsparcie, że mu pomoże, że jest z nim. Ta żona też ma pomoc. Nie musi się bać, jak on się zachowie, jak to może być, jak jest... Tylko ma tą pomoc i zmienia się życie całej rodziny. Tak jak Pan Jezus powiedział, uzdrowi tego chorego, to uzdrowi jego całą rodzinę. To jest łaska dla całej rodziny, nie tylko dla tego człowieka jednego uzależnionego. I później się już inaczej zachowuje. I właśnie tu napisałam takie parę słów na temat naszej społeczności. Muszę okulary zmienić. No już, wam przeczytam, parę zdań napisałam. Panie, który jesteś w niebie, pobłogosław naszą społeczność, wołamy do Ciebie. Kiedy nabożeństwo odprawiamy, to być Panie razem z nami. Przechadzaj się, Jezu, pośród nas, niech będzie to błogosławiony czas. A gdy na odwyki jeździmy, to o wsparcie Cię prosimy.
żebyśmy mogli pomóc tym biednym ludziom. Boże, daj im, Jezu, łaskę, bo kto im pomoże? Tylko Ty, Jezu, przychodzisz do tych, co się źle mają. Dajesz im siłę, gdy Cię błagają. Przebaczasz grzechy, podnosisz z dna. Wielka jest łaska i miłość Twa, za którą Ci, Panie, bardzo dziękujemy i Twojej opieki wciąż potrzebujemy. No, dziękuję bardzo. No, dziękuję. Niech Pan Was błogosławi. Dziękuję bardzo.